Cześć, tutaj Krzysiek, gramy sobie dalej. Wiemy już co nieco. Mamy już dużo rzeczy, gdyż jesteśmy już bardzo blisko dostania skrzynki wódki. Trochę się tutaj boję, że to będzie jakaś zręcznościowa sytuacja, ale mam nadzieję, że nie. Panie, przecież nie możemy. Jak nie udało. Jeszcze raz, co tam było? Nie zdążyłem czytać. Pod okiem sierżanta. Dobra. Trzeba sierżanta najpierw. No, logiczne w sumie. Wiesz co, sierżant? Na chwilę ci wezmę. Pozwoli, że wezmę ci gazetkę. Chodź tutaj ze mną. I masz gazetkę. Znaczy gazetkę, to jest komiks. Masz komiks? Mamy go z głowy. I teraz możemy sobie już spokojnie pograć w hazardową grę w kraju komunistycznym. Pod samym, zobaczcie, jakie to jest też parodia. Pod samym nosem pałacu wodza jest dziupla alkoholu. Podejrzany koleś i bezdomni. Wszystko pod nosem. Dobrze, więc jedziemy dalej. Dobra, o co chodzi w tej grze? Gramy w trzy szklanki. Po dwóch naleję wódki, do jednej czystej wody, a potem je pomieszam. Do dwóch naleję wódki. Następnie ty wybierasz, którą szklankę chcesz wypić, a ja wypiję dwie pozostałe. Wygra ten, kto już utrzyma się na nogach. Proste. Woda. Wódka jest w środku. Tu jest wódka. Tu jest woda. 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 Tu jest woda w środku. Według mnie w środku jest woda. Last. A tu jest wódka. Dobrze, udało się. I znowu. Tu jest woda. Wódka. Wódka. Tu jest woda. Woda jest tutaj. Pomagam sobie myszką. Trzymam kursor. Jest woda. Jest wódka. Nos czerwony. Tak. Nos czerwony. Chłopie, ty teraz padniesz. On nie miałby prawa. Dobra, woda jest znowu po tej stronie. Wódka, wódka. Teraz trzeba się skupić, bo to będzie najtrudniejsza część. Woda. Stawiam, że woda jest tu. Jest! Wódka. No nie, no. Chłopie, złoty padł. Dziękuję za grę słodkich snów. Skrzynka dobrej wódki. Biorę skrzynkę dobrej wódki. Nie, dobrej? Czy jak to się nazywa? Skrzynka dobrej wódki. Jakby Smirnow czy coś, a czy. Skrzynka dobra wódka to mocny argument w każdej sprawie. Dobra, ja dalej mam kłopot z mikrofonem. Gram na takiej rezerwie, taki mikrofonik. Mam nadzieję, że u was nie brzmi to jakoś straszliwie. Starałem się tam poustawiać wszystko, żeby było w miarę dobrze, chociaż to nie jest najwyższej jakości. Mój mikrofon jest w naprawie. Miałem mikrofon Blue Yeti, który niestety odmówił posłuszeństwa. Okej. Teraz tak, tą wódkę. Co z tą wódką mieliśmy zrobić? A wiem, dźwigowy! Dźwigowy. Dobra, dźwigowy. Mam nadzieję, że tutaj mnie to zniesie. Znaczy, nasz kolega nie będzie mnie tutaj obserwował. Jedziemy do góry. Tu widzę takie wszędzie napisy. Oj, takie graffiti. Muszę powiedzieć, super jest ta gra. Jej wchodzimy. Wow! Proszę, oto dobra wódka, cała skrzynka. To prawie najlepsza wódka po Matrioszce. Prawie. A jaka najlepsza? Grzybowica, oczywiście. Dlaczego prosił mnie pan o dobrą wódkę? Bo grzybowica byłaby szkoda na. Koktajle. Mówiłem. Zaraz puszczę pana na dół i po klaksonie otworzę pokrywę. Dziękuję. Dobrze. Ruszamy. Klakson. Używamy klaksonu. Aha, niedźwiadek. Sorry kolego, ale jednak ci muszę tutaj dziabnąć i chodź. Chodź, nie bój się. Tutaj masz komiks. Bardzo fajna przygodówka.
Wszystko jest logiczne. Naprawdę, na razie miałem może trochę takich zastojów. Tu bardzo fajnie system pomocy rozwinięty. Ten system telefonu, tutaj tej wróżki. No jest bardzo, bardzo ciekawe. Klast. Proszę. Co zaś? Aha. Dobrze, myślałem, że tam muszę znowu kombinować, ale myślę, że. Dobrze. Myślałem, że będę musiał znowu coś robić. Do góry, panie, do góry. Jest właz otwarty. Wchodzimy do metra. Niepokojąca nazwa brzmiała tego metra, metro 2033. Bez drabiny się nie obejdzie. Drabina jest tam. Tak. Dobra, przesuńmy to. Jesteśmy. Włazimy na dół. Ale to wszystko było. Pięknie. Tymczasem będzie zwrot akcji chyba jakiś. W hotelu. Wow. W imieniu Biura do Zwalczania Kapitalistycznej Infiltracji Matrioszki żądam wydania zachodniego dysydenta. Mam nadzieję, że nie mówił o mnie. Ale on właśnie opuścił hotel. Wszyscy jesteście aresztowani, majorze. Przeczytajcie więźniom ich prawa. Nie macie żadnych praw. Dobra. Rozdział trzeci. Tajne spotkanie. Tymczasem gdzie indziej. To była dobra scena. Towarzyszko Cebula, dajcie raport. Towarzyszu Rzodkiewka, plan D jest spalony. W mieście rozpoczęły się aresztowania. Zatem musimy przejść do planu E. Czy jest gotowy do wdrożenia? Plan E. Tak jest, gwarantuję, że plan E jest niezawodny. Prawdy? Plany A, B, C i D też miały być niezawodne. No, miały. Tym razem już na pewno pójdzie jak po maśle. Powzięliśmy wszelkie środki ostrożności. Plan E. Poza tym plan C był pomysłem towarzysza Ziemniaka. Och, przepraszam sobie. Plan C był doskonały, ale został spartaczony przez towarzysza Wieprzowinę. Jak śmiesz, od początku mówiłem, że plan C jest kulawy. Powinniśmy powtórzyć plan B, tylko tym razem bez towarzyszki Cebuli. Że co? Ty arogancki wieprzu. Będę się bić. Towarzyszu Wieprzowina, towarzysze, spokój. Ile razy mam powtarzać, że tymi kłótniami niczego nie załatwimy? Ruch oporu chyba tak jest. Wróćmy do naszej rozmowy. Plan E brzmi solidnie. Plan E. Plan E. Ło, gdzie my jesteśmy? Metro 2033. Dzień dobry. Mam osiągnięcie. Tego nie widzicie. Się pojawiło. Daj drapaka. Zwiałem. Ja tu chciałem jeszcze pochodzić. A, nie mogłem. No, myślałem, że jestem przyblokowany, ale nie jestem. Co tu mamy? Sprawa. W tym kierunku odjeżdżają pociągi, które przyjeżdżają z prawej strony. No tak. Uff, udało się. Wskoczyć do pociągu i poszukać Anny. Ale najpierw tutaj się rozejrzymy co nieco. Szlaban. Nie powinienem teraz zwracać na siebie uwagi, więc nie mogę się tam pchać na siłę. No jasne, że tak. Pomnik wodza wygląda imponująco, tylko ten włóczęga psuje cały efekt. Ludzie. Menel. Menel. Dobry. Co słychać? Gówno, a co ma być? Zimno. W nogi piździ, bo nie dostałem kartek kaszl na buty. O, nie wiedziałem, że na buty też są kartki. Powiedział elegancik w butach. Teraz już prawie na wszystko są. A tak w ogóle, to po co wam te kartki? Nie wolicie normalnie iść do sklepu i kupić sobie to, co jest wam w danej chwili potrzebne? Mam problem z oceną. Ludzi, więc nie wiem, czy pytasz na serio, czy chcesz zarobić w gębę. Pytam na serio. Nie, na serio pytam. Dobre. Dobre. Serio, serio pytam.
Gościu, kartki są dlatego, że komunizm rozwalił nam całą gospodarkę, a ten debilny wódz tylko wszystko pogarsza. Wszystkiego stale brakuje. Tak to jest w komunizmie. Partia reglamentuje towary, żeby zachować pozory funkcjonowania systemu i wykończyć społeczeństwo, które na nią pracuje. Cóż też pan opowiada? Nie chcesz gości, to mi nie wiesz. Ale wiem, co mówię, bo z zawodu jestem dyrektorem i w niejednej fabryce stołki swoją powycierałem. Zawody dyrektor. Rozejrzyj się i przekonaj na własne oczy, że wszystko w naszym kraju stoi na głowie. I to dlatego grzeje pan nogi nad zniczem, że naprawdę nie ma pan butów? No dokładnie tak. Trzeba o tym wszystkim powiedzieć wodzowi. On to szas prast naprawi. Akurat to szas prast wierzy. Wykopię mi grób gdzieś w głębi lasu, żeby mnie pochować. To znaczy, jego ludzie to zrobią. Przynajmniej rozgrzeje się pracą. W tym zakresie komunizm działa najlepiej. Dobry. Wiadro. Zaklinowało się pod schodami. Tabliczka. W tym kierunku odjeżdżają pociągi, które przyjeżdżają z lewej strony. Dzięki temu, że zszedłem tu nieoficjalną drogą, to wartownik przy zejściu zmyli pościg, zapewniając, że do metra nie wchodziłem. No to jest logiczne. Okej. Tu już chyba pogadaliśmy sobie wszystko. Mamy jeszcze coś? Dlaczego pan tak brzydko mówi? Jak ci gościu palce odmarzały co roku, to też byś tak mówił. A jak chcesz, to ujmę to inaczej. Stopy me odczuwają termiczny dyskomfort wywołany brakiem obuwia. Dobrze. Pudełko. Musi mieć pan bilet, inaczej nie mogę wpuścić, bo dla mnie potem bardzo krzyczą. Ile masz lat? Wystarczająco dużo, żeby pracować. Zajmuję się kontrolą biletów, udzielam informacji i dbam o czystość pomnika. Całkiem sporo jak na 5-latka. Słabo zna się pana dzieciach, co? Mam 7 lat. Cóż, chwilowo nie należą one w obszarze moich zainteresowań. A co pana interesuje? W czym kompleksowa informacja zwrotowa może panu pomóc? Kit. Czy zawsze tutaj są takie pustki? Jakoś dziwnie ludzie jeżdżą w tej i nazad, a mało kto wysiada. Dobra. Kit. Dobra. Idziemy tu jeszcze. Ło, co my tu mamy? O, plan wszystkich linii metra. Aha, skoro konspiratorzy planują spotkać się pod kurtyną, która jest za poligonem, to znaczy, że muszę jechać metrem w lewo. Za poligonem, tak? Gork Park, plac karmazynowy, poligon. No, plan metra po byku naprawdę jest. Naprawdę. Jak w Warszawie, tak? Już mają w Warszawie na krzyż układ, ale to pamiętam, też tak było. To jest dobre. Wziąłem go? Nie. Muszę jechać w lewo. Logiczne. Dźwignia. Tunel. Próba dostania się pod żelazną kurtynę tą drogą szybko skończyłaby się światełkiem w tunelu. Gołąbeczek. Mogę go jakoś wziąć? Zobaczymy, co tu się stanie. Nie strasz tego gołębia, bo mi znowu wodza obesra. Dopiero co go czyściłem. Wow. Chcę go tylko pogłaskać. A, będę mógł wejść. Dobra, rozumiem to. Proste, ale pogadamy sobie tu jeszcze z dziadkiem. Witaj, dziecko. Pułkownik Kwiatkowski jestem. Dzień dobry, ja jestem Iwan. Tak przyjemnie Anselmow tak się wybił, wiesz? Byłem jego dowódcą. Znasz generała Anselmowa? Owszem, słyszałem o nim, ale nie miałem okazji poznać. W takim razie mnie nie rozumiesz. Nie mamy o czym gadać. Mogę spróbować zrozumieć. Och, dziecko, w mieście szykuje coś dużego. I nawet Anselmow tego nie powstrzyma. Ta nowa fala go zmiecie i pociągnie na samo dno. Jaka nowa fala? Ma pan na myśli zamach? Cii, nie mówimy o takich rzeczach. A zresztą, jak nie znasz Anselmowa, to mnie nie zrozumiesz.
Jak już kiedyś poznasz tego zaawszonego starego Spnera, to wróć do mnie na pogawędkę. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Jak to jest? Pociąg pokazuje teraz, że tam. Aha, i następny pojedzie w tą stronę. Dobra. Rozkład jazdy. A my musimy w lewo jechać. Musimy w drugą stronę jechać. Musimy w lewo. Sprawa. My nie wchodzimy jeszcze. Pojedziemy w następny pociąg, jak się zmieni kierunek. Jest on raczej pełny. Dobrze. Mam nadzieję, że ten rozkład też nie był... Dobrze, tu wsiadamy. Udało się. Ktoś ty! To ja, Anna! Ach, tak mi głupio, że cię nie poznałem. Znaczy twojego oka. Czego się dowiedziałeś? Jest tak, szefa ochrony wodza uwolniłem. Ale nie wyszedł chyba jeszcze z hotelu, bo czeka na dogodną okazję. Wykryłem dyktafon z nagraniem rozmowy konspiratorów, tylko że... Taśma po odsłuchaniu uległa zniszczeniu. Cholera, ale treść rozmowy zapamiętałeś. Nie, niestety nie. No, żartowałem tylko. Mam pamięć jak boom trolla. Wszystko zapamiętałem. Plask. No to gadaj. No to gadaj, bo nie bój się. Tu sami swoi. Ja coś swoi, tylko nie ma. W każdym razie konspiratorzy umówili się dziś wieczorem w bazie pod pałacem. Mają tam ustalić konkretną godzinę i wtajemniczyć we wszystko. Kogo teraz właśnie? O Boże, kogo tam mieli wtajemniczyć? Chyba tego właśnie. Anselmowa. Generatowa Anselmowa. Kawał skurczybyka, znam go. Cholera, to się bardzo nieszczęśliwie składa. Co masz na myśli? Wszyscy mówicie, że są zaangażowani dziś w inne ważne sprawy. No, w aresztowania chyba. Do tego bardzo ciężko będzie znaleźć kogoś, kogo zdrajcy nie znają, żeby wprowadzić go do bazy przy kurtynie. Żaden problem. Ależ tak, przecież właśnie ci powiedziałam, dlaczego to jest problem. Ja to zrobię. Mam talent aktorski. W szkolnym teatrzyku grałem muła i wszyscy mówili, że to był najbardziej przekonujący muł, jakiego do tej pory widzieli. Tylko wiesz, muła do bazy nie wpuszczą. Jak wygląda Anselmów? Taki mały, neurotyczny pokurcz. Podszyję się pod niego. Masz jakieś zdjęcie? Oczywiście, zawsze noszę je przy sobie. Świetnie, daj mi je. No jasne, że nie mam przy sobie jego zdjęcia, głupolku. To był sarkazm. To tak trudno było to odczytać. Ale jeśli chcesz to zobaczyć, jak wygląda Anselmów, to masz szczęście. W Gork Parku zaczyna się festyn z okazji nadchodzących urodzin wodza, a Anselmów nie przegapi takiej okazji nażarcia się słodyczami. To znakomicie. Przebiorę się z Anselmowa, pojadę pod żelazną kurtynę i podsłucham plany konspiratorów. Dobry plan. Mamy plan. A co zrobisz, jak pojawi się tam prawdziwy generał? Może jakoś uda mi się uziemić go na tym festynie na dłużej. Takie będzie zadanie moje. Iwan, jesteś bardzo dzielny, żeby podejmować się wykonania tak okropnego planu, a ja na ten moment nie mam lepszego rozwiązania. Więc idziemy w to. Po wszystkim szukaj mnie tutaj. Okej, do dzieła. Aha, jeszcze jedno. Pamiętasz naszą rozmowę telefoniczną? Czy możesz mi wyjaśnić, o co chodziło z tą skórzaną kurtką? Chodziło o naprowadzenie cię na żelazną kurtynę. Jest nitowana, tak jak skórzana kurtka. O co chodziło z tym, że owca zaserwuje z backhandu pod scenę? Backhand to taki zamach. Backhand owcy to zamachowcy. Ferryczna oznacza żelazną, a nad każdą sceną jest kurtyna. Tak więc backhand owcy trafi pod feryczną scenę, znaczy zamachowcy spotkają się pod żelazną kurtyną. O matko. Oczywiste, nie?
Iwan, jesteś wyjątkowy. To jest szajbus. Powodzenia. Do zobaczenia. Ej. Proszę się nie pać. Ej, gdzie z łapskami? Ej, no, ej. Oddaj moje pieniądze. Ludzie, złodziej. Ech. Tymczasem... O, jakie scenki, jakie tu zwroty akcji. No i co? Będziesz aresztowany, niedźwiedziu. Jesteście aresztowani, towarzyszu, majorze. Przeczytajcie mu jego prawa. Nie ma się żadnych praw. Wow. Czy to Gorki Park? To ma ten... Kamyczki. Małe, okrągłe i poręczne. Weźmiemy sobie kilka. Wow. Coś tam... Nie widzę, co tam się czai w krzakach. Mamy kamyczki takie trochę podejrzane z wyglądu. Co my tu w ogóle mamy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Poligon nuklearny, wstęp wzbroniony. Wygląda złowieszczo. Uwaga, wysokie napięcie, w każdy poniedziałek. Wow. Wydaje mi się, że do tego Gorki Parku miałem teraz jechać, a nie tutaj. Bo, no dobra, ale jesteśmy tutaj. To się rozejrzyjmy. Wow! Ktoś sobie wietrzy buciory. Ten Teges. To taki wichajster, który tylko ozdabia ścianę. Wiatraczek przeciwpożarowy. Zabieramy. Wygląda na to, że jakiś, to są jakiś kącik sanitarny dla żołnierzy. Plakat. Plakat wspomina o tym, żeby po przypadkowym wypadnięciu z samolotu podczas ćwiczeń, bez spadochronu, starać się celować w coś miękkiego oraz starać się uniknąć trafienia w pomniki wodza. No tak. Bunkier? Wow! Tak jest? Ten tu ćwiczy. Generał Anselmow jest mile widziany w każdej chwili. Tak jest, oddziały będą gotowe do inspekcji. Zapewniam, że środki przeczyszczające znajdują się w apteczce. Nie ma, na pewno nie trafią przypadkiem do posiłku generała. Zabezpieczyłam je osobiście. Dobrze. Odmeldowuję się. Znowu inspekcja? Wyłączyłem się na chwilę. Koksu, ogarnij się, stypa skończona. Co się stało? To się nie odstanie. Właśnie rozmawiałam z adiutantem Anselmowa. Jadą do nas, a na szczęście na chwilę utknęli w Gork Parku, bo coś tam im się popsuło. Dobrze. Miał po urodzinach pojechać do matki. Przepraszam, chciałem się... Nie raz, obywatelu, muszę coś pilnie przygotować. Jeśli obywatel przyszedł w sprawie zaciągnięcia się do wojska, to proszę przygotować sobie dokumenty potwierdzające akt powołania do armii i przyjść do starszego oficera. Jeżeli obywatel nie ma jeszcze dokumentów, to może je uzyskać od jakiegoś starszego oficera. Generał Anselmow jest w drodze na poligon. Przeprowadzi inspekcję. Przed podaniem obiadu zapewnić się, że środki przeczyszczające nie zniknęły z apteczki w kąciku sanitarnym. Przypomnieć pani wartownikom, żeby na podstawie zdjęć Anselmowa wiszących w korytarzach zasłużonych upewnili się, że to generał Anselmow. Nie chcemy powtórki sytuacji sprzed miesiąca, kiedy ktoś ukradł generałowi auto i zatrzymywany przejechał przez cały poligon aż pod samą kurtynę. O, będzie więcej. Tajne dokumenty. Nic ważnego. Rajstopy. Żółte rajstopy w czarne zygzaki. Dobra, to już było. Osiłek. Wiecznie tylko ja. Dlaczego nie myślimy o innych? Myślę właśnie o pańskiej złości. Czy to się liczy? Dałem ciała i zginął nasz kumpel. Och, cóż, robi się nieswoje. Koksu, daj spokój, to nie była twoja wina. Wyrazy współczucia. Mogłem go ostrzec. Nie mogłeś, bo nie było cię w samolocie. To ja może później. Kumpel świętował 20 urodziny.
Na żartu chłopaki w samolocie zamienili się plecakami, na plecak z damską bielizną. No a kumpel zamiast sprawdzić sprzęt przed skokiem, to od razu fru. O kurde, nawet miseczka z nie pomogła. Usypaliśmy mu zgrabny kurhanik. Niewiele było do pochowania, więc kurhanik wyszedł mały. A z tym umalowanym pociskiem co? Trochę szacunku, gościu. Kapral Bomba zamieszka z nami w koszarach. Będzie nam przypominał naszego kumpla. No tak, to jasne. Ta czapka by się przydała, taka generalska trochę jest. Czy ja coś tutaj mogę? Dobra, chyba już to wszystko mamy sprawdzone. Zamknięta od wewnątrz. Ostrzeżenie. Tu jeszcze przejdziemy sobie dalej. Wow, tam jakiś, tam jest cmentarz, tam jest świeży grób, to chyba ten kurhanik. To jest chyba od naszego tego, co wyskoczył. Temu chłopaki zrobili żart. Onuca. Mundur. Zabieramy mundur, mamy mundur. Możemy sobie ubrać? Nie, jeszcze nie. Wiatrak przeciwpożarowy. Ma zasilanie akumulatorowe, więc można go używać w plenerze. Straszny sprzęt. Coś tutaj jeszcze mogę zrobić. Ktoś się tu przeniósł na tamten świat. Dobra, to będziemy, myślę, udawać się teraz do tego Gorki Parku. Jestem ciekawy, co tam nas spotka. Musimy zatrzymać naszego... O, tu jeszcze jest większa tabliczka. Poligon nuklearny! Wygląda złowieszczo. Nuklearny poligon. Dobra, no taki tam. Dobra, to na razie tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć, hej.